Demonstruję przeciwko umowom śmieciowym. Ja jestem też zatrudniona na umowie cywilnoprawnej i uważam, że to jest zła metoda dla każdego człowieka, który pracuje u konkretnego pracodawcy. No. Sprzeciwiam się właśnie umowom śmieciowym. Uważam, że wszyscy ludzie powinni być zatrudniani na umowie o pracę, która jest najlepszą umową dla pracownika, ponieważ gwarantuje wszystkie dobrodziejstwa socjalne, jakie zostały wywalczone przez setki lat. Natomiast ja na umowie cywilnoprawnej nie mam urlopu, nie mam płatnego zwolnienia, właściwie jestem podwykonawcą w firmie i nie mam, praktycznie nie jestem pracownikiem tego zakładu pracy. Nie zaciskaj pasa, zaciśnij pięść! Rozwiązanie jest jedno, to znaczy chciałam być zatrudniona na umowę o pracę, ale mój pracodawca, mój dyrektor się na to nie zgadza. Natomiast uważam, że... A dlaczego się nie zgadza? Dlatego, że jestem tańszym pracownikiem niż pracownik na umowie o pracę. Natomiast państwo, to państwo polskie dało mu takie możliwości, że on może łamać prawa i ja przeciwko temu demonstruję. Uważam, że powinno się zmienić prawo ogólnopolskie, żeby ten dyrektor mógł, żebym ja mogła wymóc na tym dyrektorze konkretne moje jakieś wymagania, a tak nie mogę w tej chwili. Demonstracja jest niewielka, ale myślę, że szerokim echem tutaj odciśnie swoje piętno, powiedzmy, na tym mieście, na tym miasteczku. Znaczy, ludzie generalnie są zastraszeni i niewielu jest, się przyłącza chyba ze strachu, ze wstydu przed taką formą protestu. Boją się opinii publicznej, boją się być wytykani palcami, że są inni, że coś chcą. Znaczy, generalnie to jest tak, że w Polsce odpowiedzialność za swój byt jest przerzucona na każdego obywatela. To znaczy, jesteś biedny, bo sam jesteś sobie winien. A ja tak nie uważam. Uważam, że państwo tutaj nie stwarza warunki ludziom, żadnych warunków takich, żeby mogli się rozwijać również materialnie, intelektualnie, że są płatne szkoły, bardzo trudno jest znaleźć pracę, praca jest bardzo, no, jest płatna, powiedzmy, tyle, że wystarcza na zregenerowanie jakichś sił i pójście znowu do pracy. Natomiast nie ma jakby tutaj miejsca na jakieś przyjemności. Po prostu ludzi na to nie stać. Czym jest kapitalizm? Wszystkim! Czym możemy być? Niczym! Ja jestem osobą wierzącą. Uważam, że beatyfikacja papieża Jana Pawła II jest ogromnym tutaj wydarzeniem historycznym również. Ale dla każdego wierzącego myślę, że to jest coś bardzo ważnego. Dla mnie też. Natomiast ja, no, nie, tak się to zbiegło, że jest beatyfikacja, jest 1 maja w jednym dniu i akurat ten czas teraz to jest po uroczystościach w Rzymie, więc ja myślę, że każdy, kto chciałby przyłączyć się do tej demonstracji, mógłby to zrobić, bo to jest w zupełnie innym czasie. Ta demonstracja jest w innym czasie tutaj zorganizowana. A czy tak moralnie jedno się z drugim kłóci? Nie, ja tutaj nie widzę jakby kłótni, ponieważ ja myślę, że papież skanduje razem z nami. Nie wiem. Okay. Takie miał poglądy zawsze. Był takim bardzo blisko ludzi i tak myślę sobie, że tak właśnie jest. Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania praw pracowniczych! Dość łamania! Dodać mogę tyle, że to miasto to jest taka jest nasza Polska, że to nie jest ani inne, że w Warszawie ludzie się tak samo zachowują, bo ja również uczestniczyłam w pierwszomajowych pochodach w Warszawie i tam też ludzie patrzyli z balkonów. To był czas takiego chodzenia na lody, natomiast bardzo niewielu ludzi się przyłączało i to była taka garstka, która szła i demonstrowała przeciwko, powiedzmy,
demonstrowała czy świętowała to święto pracy, natomiast reszta się nie przyłączała, że taką mamy, tacy jesteśmy. A jakby to zmienić, jakby ludzi zmobilizować do walki o poprawę sytuacji, bo to przecież dużo ludzi ma nie najlepiej. Ja myślę, że jakaś mała grupa ludzi też jest w stanie cokolwiek zrobić, natomiast ja myślę, że ciężko. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo jest to bardzo trudne. Społeczeństwo jest bardzo takie apatyczne i boi się nawet o stracenie, żeby stracić pracę za 1500 zł, mimo że to nie gwarantuje im żadnego jakiegoś normalnego bytu. Tylko przetrwanie, a jednak są przywiązani bardzo do... Boją się po prostu, generalnie się boją. Nie wiem jak to zmienić. Rząd na wróg! Wróg na rząd! Rząd na wróg!